No, nie ukrywam, że moimi ulubionymi heretykami są bracia polscy, dlatego galerię heretyków od tej grupy zaczynam. Bracia polscy mają złą prasę, niestety. Przyprawia im się wiele gęb. Najbardziej taka niesprawiedliwa i krzywdząca to jest to, że byli zdrajcami ojczyzny, ale o tym powiemy może później. Najważniejsze, że za tą grupą bardzo oryginalnych myślicieli protestanckich skrywa się to, co jeden z pierwszych badaczy tego ruchu i tej grupy nazwał najlepszy towar eksportowy kultury polskiej. Otóż w istocie bracia polscy, mówi się bracia polscy, ale tak naprawdę wielu z nich Polakami wcale nie było. Przyjeżdżali z całej Europy, z Włoch, z Niemiec i stawali się Polakami. To znaczy uczyli się polskiego, często żenili się z Polkami, ich dzieci stawali się po prostu pełnoprawnymi obywatelami, mówiącymi po polsku, piszącymi po polsku itd. Dlaczego ich wybrałem jako taką ikonę herezji i heretyków, która jest niesłusznie zapomniana? Niesłusznie, bo oni sobie sami funkcjonują gdzie indziej, na zachodzie Europy, zwłaszcza w Holandii, w Stanach Zjednoczonych są znani, wydawani, komentowani. W Polsce są praktycznie nieobecni, jeśli są znani, to tylko małej grupie ludzi. I ja sądzę, że nieznajomość braci polskich, ich myśli, ich poglądów podstawowych jest przede wszystkim stratą dla nas samych, dla polskiego społeczeństwa, dla polskiej kultury i dodałbym również dla polskiej religijności, w tym dla polskiego katolicyzmu. Dlatego myślę, że tak się dzieje, że właśnie katolicy najwięcej zrobili, żeby tych braci polskich wypchnąć poza granice Polski, dość dosłownie, potem o tym powiem, ale przede wszystkim nie godząc się na ich poglądy, zwalczając ich jako najbardziej niebezpieczną herezję. Więc przyjrzyjmy się, na czym to niebezpieczeństwo herezji braci polskich polegało. Jako pierwszego wybrałem Fausta Socyna. Faust Socyn to jest właśnie jeden z tych braci polskich, który przyjechał do nas z Włoch, bo w swojej ojczyźnie katolickiej Italii nie mógł rozwijać swoich poglądów. Był prześladowany, został pochodząc z bardzo bogatej, arystokratycznej rodziny ze Sieny, został pozbawiony swojego majątku, no i groziła mu zwyczajnie inkwizycja, która w XVI, w XVII wieku no, kończyła się czasem na stosie, jak wiemy chociażby z dziejów mniej więcej w tym samym czasie działającego Giordano Bruno, który w 1600 równo spłonął na stosie w Rzymie. Otóż właśnie Faust Socyn był na tyle rozsądny, że znalazł się w Polsce i tutaj znalazł po pierwsze słuchaczy, ludzi, dla których jego poglądy były ciekawe. A co takiego było w tych poglądach? Przede wszystkim racjonalne podejście do Biblii. Faust Socyn uważał, że to, czego się nie da rozumowo wytłumaczyć, nie należy do religii. I to było naprawdę rewolucyjne podejście do Biblii, która do tej pory była traktowana dogmatycznie. I co za tym idzie, on odrzucił, i to są te konsekwencje bardzo radykalnego traktowania własnego rozumu, odrzucił te podstawowe dogmaty chrześcijańskie, jak Trójca Święta. Mówi, jak można zrozumieć, że w trzech osobach jest jeden Bóg? No, albo jest jedna osoba i jeden Bóg, albo nie ma w ogóle. Więc odrzucenie Trójcy Świętej, stąd nazywało ich się antytrynitarzami. Drugi dogmat, podstawowy dla wielu wyznań chrześcijańskich, zwłaszcza dla katolicyzmu, to jest to, że w jednej osobie Jezusa Chrystusa jest i Bóg, i człowiek.
Mówi, nie ma tego nigdzie w Biblii, odrzucamy to. No więc łatwo sobie wyobrazić, że takie podejście nie było w XVI ani w XVII wieku popularne, a jednak przez wiele lat w Polsce Faust Socyn nie tylko, że rozwijał swoje myśli, również znajdywał uczniów, publikował. Dwa olbrzymie tomy jego pism są dostępne również dzisiaj po łacinie, niestety w większości. Nie jest to autor, który został przyswojony naszej kulturze. Drugi autor, o którym chcę powiedzieć, to już jak najbardziej Polak, Szymon Budny. I tu mamy jego piękny pomnik, który jest na Białorusi, bo oni działali na Litwie w dużym stopniu i tam jest czczony na Białej Rusi, w Nieświeżu. Dlaczego Szymon Budny, tak wybrałem go z legionu innych? Otóż dlatego, że on właśnie był tym z braci polskich, który przetłumaczył Biblię na język polski, używając właśnie tych racjonalnych argumentów, odrzucając całą dogmatykę i tłumaczył ją z języków oryginalnych, z hebrajskiego, greckiego, znał te języki. Bracia polskie byli przede wszystkim znakomitymi filologami. Oni traktowali swoją wiarę naprawdę na serio, czyli byli tymi heretykami, którzy wybierali chrześcijaństwo, ale dlatego, że wiedzieli, co wybierają. I z tego chrześcijaństwa wybierali ten racjonalny rdzeń. I tutaj mamy jako przykład właśnie tego przełożenia na konkret, to jest ta właśnie jego Biblia Nieświecka, pomnik kultury polskiej, który zawdzięczamy jemu. Mógłbym się tutaj dużo rozwodzić jeszcze nad tym, oni się między sobą też spierali, kłócili, to nie był jakiś monolit ci bracia polscy, ale właśnie to były te sensowne dyskusje, jak rozumieć dane słowo, jak rozumieć dane pojęcie, jak oddać to we właściwej polszczyźnie. To wszystko było racjonalne, chciałoby się powiedzieć, właśnie nie takie dogmatyczne, jakie zwykle kojarzymy z katolicyzmem, który się zajmuje zupełnie jakimiś sprawami nieistotnymi. No ale nie mogę w kilku minutach powiedzieć wszystkiego o braciach polskich, więc zainteresowany, mam nadzieję, że nasi słuchacze i widzowie się zainteresowali, jest książka, monografia znakomitego, żyjącego jeszcze już 90-paroletniego, znakomitego uczonego Zbigniewa Ogonowskiego, który pod koniec życia jakby podsumował swoje badania i wydał taką cegłę socynianizm. Właśnie to jest interesujące, dlaczego nie bracia polscy, a socynianizm. No, to jest sprawa dla, myślę, specjalistów. Proszę mi wierzyć, że za tym kryją się dzieje, poglądy i oddziaływanie braci polskich. Rozmawiałem z profesorem Ogonowskim, dlaczego nie bracia polskie. On mówi, faktem jest, że Socyn, o którym na początku mówiłem, najmocniej odcisnął piętno na ideologii tych braci polskich właśnie przez swoje racjonalne podejście i jego zdaniem i podobnie myśli wielu innych specjalistów, trzeba się tym pojęciem posługiwać. Ale w naszym cyklu poświęconym herezji i heretyku wybrałem jednak to hasło braci polskich, bo właśnie oni przez te kilkadziesiąt lat stworzyli całą bibliotekę, kilkaset ważnych druków, które zostały już za ich życia przetłumaczone na wiele języków. Wyszła 9-tomowa olbrzymia biblioteka po łacinie, Biblioteka Fratrum Polonorum, właśnie Biblioteka Braci Polskich w Amsterdamie, ale już po ich wypędzeniu do Polski. I o tym króciutko tylko powiem, że właśnie po potopie szwedzkim, czyli w połowie XVII wieku, dzisiaj mamy tylko jedną wersję tego potopu, że Polacy pod Częstochową zwłaszcza dzielnie walczyli ze Szwedami. Rzeczywistość była inna. Wielu przyjęło Szwedów jako wybawców, współpracowało z nimi i między innymi niektórzy bracia polscy. Gdy się skończył potop, okazało się, że jedynymi zdrajcami są tylko Arianie, jak ich też nazywano, i ich z Polski
usunięto, wyrzucono w świetle prawa, co oczywiście jest bardzo smutne, zamknęło ten najwspanialszy heretycki epizod w kulturze polskiej, ale ja wierzę, że do rozkwitu ich myśli jeszcze dojdzie. Być może XXI wiek będzie wiekiem braci polskich.